Tak? Właściwie tworząc szablony dla dżungla zaczynajmy, chyba najlepiej, przynajmniej ja robię tak w swoim przypadku, od stworzenia zwykłego szablonu HTML. Tak jak tutaj w tym wydanym na cele tej prezentacji stworzyłem jakiś prosty szablonik, który posiada logo, tutaj u góry mamy menu, jakiś tekst, zdjęcie i część na content oraz stopkę. Na pewno większość z Was wie, jak taki szablon zbudować. Czy ktoś z Was już tworzył jakiś szablon dla Joomla osobiście, czy? Okej, no to super, ale dla tych, którzy jeszcze może nie stworzyli szablonów, ta prezentacja będzie pomocna. Dla tych, którzy są już obyci z tematem, no proszę o potraktowanie tego jak trochę z przymrużeniem oka. Zaczynamy od zwykłego szablonu HTML, tak jak widzimy tutaj mieliśmy w przykładzie przed chwilą. Mamy część na logo, nawigację, niżej znajduje się... O. Poleciał. Miejmy nadzieję, że Microsoft znajdzie rozwiązanie. Dobra, odpalę jeszcze raz. Okej, wracamy. Co będzie nam potrzebne, aby z takiego zwykłego szablonu HTML stworzyć szablon działający pod kontrolą systemu Joomla? Właściwie wystarczy nam kilka krótkich kodów, które wstawimy do tego szablonu oraz plik XML-owy o nazwie template details.